Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy pana Arkadiusza Łapkę z Biblioteki pod Atlantami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mija nam lato niestety. Wiem, że biblioteka sporo organizowała dla dzieci, które zostały w mieście na wakacje. Jak tam te wakacje przebiegły? Dzieciaki przychodziły, interesują się? Tak, jak najbardziej. Imprezami, tak? Przychodziły, korzystały z ofert trzech w tym roku miejsc. W ubiegłych latach wakacje w bibliotece organizowane były w dziale dziecięco-młodzieżowym w Rynku oraz w multimedialnej filii bibliotecznej na Podzamczu. W tym roku zorganizowaliśmy je również w nowo otworzonej filii na Piaskowej Górze. Na początku. Tak, nowa piękna filia, obszerna, z nowymi pomieszczeniami, bardzo ładna. Na początku zainteresowanie było niewielkie, mówię tutaj o Piaskowej Górze, ale bardzo szybko Poczta pantoflowa wici rozeszły się, zadziałała. Tak, i dzieci przybywały bardzo tłumnie. Z żalem opuszczały te kończące się zajęcia, zwłaszcza na Piaskowej Górze. Teraz jeszcze do końca następnego tygodnia będą one w bibliotece w Rynku. No jeszcze tak, jeszcze tak. Troszkę czasu zostało, żeby się... A co tam robicie dla tych dzieci? Bawią się w detektywów, czy szukają skarbów? Jak to wygląda? No bo to trochę atrakcji trzeba im zapewnić, prawda? Żeby tak. Przyszły i zostały. W tym roku wakacje odbywały się pod hasłem Wszystkie barwy świata i chcieliśmy w różnych zajęciach przedstawić właśnie te bardzo różne barwy świata, jak świat wygląda, nie tylko takie Nie tylko z telewizji, tak, i nie tylko z pocztówek. Z internetu przede wszystkim. I z internetu, tak. Właśnie. Były tylko zajęcia komputerowe, ale bardzo wiele było zajęć, w których dzieci brały udział ruchowy zwłaszcza. Było wiele zajęć opartych na literaturze, wiele czytań głośnych tekstów, zwłaszcza baśni. Pokazywaliśmy, jak to wygląda w innych krajach, zwłaszcza w Azji. Było kilka różnych zajęć plastycznych, gdzie dzieci rysowały to, co słyszały. Także i każde mogły dziecko same też coś stworzyć i wykreować, prawda? Tak. To zawsze dla dzieci jest ciekawe. Tak, wystawy tych prac jeszcze można oglądać w każdej z wymienionych filii działów. Także zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami, z dziadkami, sąsiadami czy z kolegami i ze szkół. Pokazać, będzie można obejrzeć ich twórczość. Tak. Panie Arkadiuszu, no ale cóż, wakacje mają się ku końcowi, nadchodzi nowy sezon. Biblioteka zawsze ma w zanadrzu sporo ciekawych propozycji dla swoich czytelników, bo już to od dawna nie jest tylko wypożyczalnia, ale takie wielkie centrum kultury. Tak. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie, co ciekawego biblioteka przygotowuje? Tak podpowiem, bo chyba to dotyczy całej Polski, mianowicie Narodowe Czytanie. Jak to będzie w tym roku wyglądało? Gdzie i kiedy? Tak, sezon zwany u nas tak potocznie normalnym. Zaczynamy 2 września, czyli w pierwszą sobotę, Narodowym Czytaniem. Jest to akcja zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co roku czytamy inną lekturę. W tym roku będzie to znany, jeden z najlepszych, najpopularniejszych, najcenniejszych polskich dramatów, Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Tak, bo tam mamy jak w soczewce polską społeczność. Tak, bardzo wiele osób mówi, że jest to bardzo trafna lektura na dzisiejsze czasy. My zgadzamy się z wyborem narodu, bo w tym roku podobnie jak w poprzednich latach, w poprzednim, to ludzie głosowali. Były 3 lektury do wyboru, ludzie głosowali, wybrali. Wybrali Wesele. Tak. Jak to będzie organizacyjnie wyglądało? Gdzie będzie czytanie? Kto będzie czytał? Są 2 miejsca, ponieważ chcemy to zrobić na zewnątrz, jesteśmy uzależnieni od pogody. Od pogody, no. Jeżeli będzie w miarę ciepło i nie będzie padało, spotykamy się na Placu Kościelnym 2 września o godzinie 11. Natomiast jeżeli będzie zła pogoda, spotykamy się w bibliotecznym atrium. I o 11, tak? O 11. I jak to potem będzie przebiegało? Będą fragmenty przygotowane dla zaproszonych gości. Ci goście to m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dyrektorzy instytucji kultury, dyrektorzy wałbrzyskich szkół oraz wałbrzyszanie, czytelnicy biblioteki pod Atlantami. Każdy jakiś fragmencik wybrany Tak, przeczyta. Już są przygotowane fragmenty, bo
Część z tych osób chciało już się wcześniej przygotować ze względu przede wszystkim na słownictwo. No tak, to jest obecne. Język trochę jednak już archaiczny, tak. Ale piękny. Bardzo piękny. Dlatego właśnie między innymi wybieraliśmy te fragmenty ze względu na te smaczki językowe, na brzmienie. Żeby je pokazać. Mhm. Czyli 2 września o godzinie 11 spotykamy się na Placu Kościelnym, aby posłuchać Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Jak będzie padało, to w bibliotece. Dodam jeszcze, że weselną atmosferę, bo żeby nie polegało to tylko na czytaniu, zapewnią członkowie zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. Więc będzie już bardzo kiedyś weselnie. Przy panu Tadeuszu pamiętam, tak. Też Wałbrzych nam umilał ten czas czytania. Tak, no tam są odpowiednie stroje, pewnie mają odpowiedni repertuar. Tak. Czyli 2 września o godzinie 11 czytamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego. I co potem? Co potem? Do czego jeszcze, na co jeszcze może pan zaprosić czytelników biblioteki pod Atlantami? Ale nie tylko, każdego. Każdego chętnego, nie tylko z Wałbrzycha, ale i z okolic. Teraz autobusami można dojechać z Głuszycy. Zewsząd, tak. Zewsząd. Prawie z całego powiatu. Tak. Nawet z Czech. Także zapraszamy nawet również. No ale z Czechami biblioteka też współpracuje, tak. I będzie tego wyraz. Tak, o czym powiem jak za chwilę. Jak pan wspominał, tak. Tak ogólnie chcę powiedzieć, że w 4 ostatnich miesiącach tego roku biblioteka zaprosi ponad 30 mniej lub bardziej znanych osób, więc myślimy, że każdy znajdzie jakieś wydarzenie skierowane dla siebie. 15 i 16 września, w piątek i w sobotę, zapraszamy wszystkich fanów, a mamy nadzieję, że jest ich bardzo wielu, fanów twórczości Edwarda Lutrzyna. Postać, której nie trzeba przedstawiać. To są tych fanów pewnie tłumy. Tak. To jest jeden z najbardziej znanych rysowników. W piątek o godzinie 18 w galerii pod Atlantami odbędzie się wernisaż jego prac pod tytułem Edward Lutrzyn Stare i Nowe. Natomiast, co jest taką niespodzianką dla naszych czytelników, 16 września w sobotę o godzinie 11 zapraszamy na warsztaty. Są to warsztaty otwarte, każdy może przyjść i pod okiem mistrza Lutrzyna spróbować narysować zapewne jakąś śmieszną scenkę, którą Lutrzyn wymyślił. No to jest niesamowita okazja, bo Edward Lutrzyn to jest no, klasyka, to jest filar polskiego rysownictwa i rzeczywiście warto. Proszę przypomnieć, kiedy i o której godzinie będzie się można spotkać z Edwardem Lutrzynem? 15 września w piątek o 18 wernisaż, 16 września o 11 warsztaty. Edward Lutrzyn, bardzo piękna atrakcja. Co jeszcze? Czy tutaj tak zaczynamy od trzęsienia ziemi i napięcie będzie wzrastać? Można powiedzieć, że będziemy pieli się jeszcze wyżej, aż osiągniemy szczyt wraz z Krzysztofem Wielickim, który odwiedzi bibliotekę 21 września. I to szczyty, tak, koronę szczytów. Tak. Piąty w historii zdobywca korony Karakorum i Himalajów. Będzie gościł u nas 21 września o godzinie 17. Będzie w drodze na przegląd filmu W lądku zdroju, ale zatrzyma się, opowie o swoich wyprawach, tych, które były i mamy nadzieję, że zdradzi sekrety tej najbliższej wyprawy, czyli zdobycia ostatniego zimowego szczytu K2, który dotąd opierał się wielu wyprawom. Mamy nadzieję, że... Tak, niektóre szczyty się tak łatwo nie poddają. Tak, że w tym roku polskiej wyprawie uda się wreszcie zdobyć ten ostatni szczyt i w ten sposób zamknął tą chwalebną kartę, ponieważ Krzysztof Wielicki jest pierwszym człowiekiem, który wraz z Leszkiem Cichy stanął w zimie na 8-tysięczniku, na Monteverestie. Więc byłaby to taka bardzo ciekawa klamra. To jest też bardzo znana, słynna postać. I to w odstępie 10 dni, najpierw Lutrzyn, potem Krzysztof Wielicki. No cóż jeszcze nas czeka, proszę zdradzić. 6 dni później, 27 września o godzinie 9, młodzi czytelnicy zwłaszcza spotkają się z Ewą Nowak. Jej również nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza tym czytelnikom. Jest to autorka bardzo, bardzo wielu książek skierowanych dla młodych ludzi. Spotka się ona z nimi 27 września, natomiast 28, czyli dzień później, będzie brała udział w konferencji Bibliokreacje 2. W tym roku ta konferencja będzie poświęcona młodzieży. Ona tam będzie prowadziła warsztaty, na które również serdecznie zapraszamy. A panie Arkadiuszu, te wszystkie 3 imprezy, o których pan wspomniał, czyli Lutrzyn, Wielicki i spotkanie z pisarką literatury młodzieżowej, czy to wszystko w bibliotece pod Atlantami się będzie odbywało, czy w jakichś innych miejscach? Tak, te 3 spotkania i 4, o której powiem za chwilę, odbędą się w budynku głównym, w rynku pod Czyli w rynku, 9. w bibliotece pod Atlantami. To słuchamy o 4 spotkaniu, napięcie rośnie.
To spotkanie będzie się wiązało z naszym południowym sąsiadem, z Czechami. Aha, tak jak już tutaj wspominaliśmy, tak. Jest to bardzo znana w Czechach osoba, Wacław Wokolek, znany literat, malarz i społecznik. U nas troszkę mniej, tak, mniej. Przyznam, że rzeczywiście tak. To nazwisko może niewielu osobom coś powie, ale może warto go poznać. Polecił nam go Antoni Matuszkiewicz, więc z taką rekomendacją. Tak, Antoni Matuszkiewicz jest znanym krytykiem i literatem. To rzeczywiście, jeżeli Antoni Matuszkiewicz poleca, dlatego to warto. Dlatego właśnie 29 września o 17 zapraszamy wszystkich wielbicieli tego, co czeskie, na spotkanie z panem Wokolkiem. Spotkanie będzie tłumaczone, także nie trzeba znać języka czeskiego. A pan literat, jakie są dokonania? Parę słów jakby na jego temat powiedzieć. No właśnie, one są mało znane i chcemy... Chcemy je poznać po prostu. Tak, chcemy. Myśleliśmy o tym, żeby trochę wcześniej je zareklamować, ale stwierdziliśmy, że jednak 29 września takie zrobimy wielkie otwarcie Wacława Wokolka w Polsce. Czyli 29. Cztery piękne spotkania w Bibliotece pod Atlantami we wrześniu. Czy coś w październiku będzie się działo? Na co jeszcze możemy liczyć? Na początku października odbędzie się Tydzień Jak z Komiksu w ramach realizowanego przez Bibliotekę projektu Obraz wart tysiąca słów. Podczas tego tygodnia odbędzie się bardzo wiele imprez, przeglądy filmowe, warsztaty. Odbędzie się Giełda Komiksu, na której będzie można wymienić się starym komiksem albo zakupić nowy. Odbędą się również otwarte warsztaty z uznanymi twórcami komiksu. Będą to m.in. Przemysław Truściński, Joanna Zegner-Kołat, Agata Matraś i Witold Tkaczyk. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli tego odradzającego się, przeżywającego renesans gatunku. Tak, coraz więcej ludzi interesuje się komiksem. Właśnie, a teraz też mi się skojarzyło, że w Bibliotece pod Atlantami jest również galeria pod Atlantami, gdzie ciekawe wystawy można oglądać. Czy tu w tej dziedzinie coś się będzie działo? Jakieś wystawy się szykują nam? Tak. Po wspomnianym już Edwardzie Lutczynie zapraszamy na początku grudnia, data jeszcze nie jest do końca ustalona, na wernisaż wystawy wybitnego polskiego fotografa Tadeusza Rolkę. Jest on prekursorem polskiej fotografii reportażowej. Będzie bardzo wiele jego wybitnych zdjęć. Staramy się również, żeby podczas tego spotkania odbyła się promocja książki, która niedawno została napisana na jego temat, więc byłoby to takie spotkanie fotograficzno-literackie. Mhm. Czyli mamy dwie wystawy. Jedną wystawę we wrześniu, a jedna dopiero w grudniu, tak? Będzie wystawa... również wystawa w październiku, jednak nie jest ona jeszcze określona. Jeszcze nie jest do końca opracowana. No cóż, panie Arkadiuszu, czy na Edwarda Lutczyna są jakieś prowadzone zapisy i trzeba mieć jakąś wejściówkę, bo no, można się spodziewać, że sporo ludzi będzie zainteresowanych tą postacią, a czasem zaproszeni goście no, wymagają takich uprzednich rezerwacji, bo po prostu nie mieszczą się widzowie. W sali, jak to będzie wyglądało z Edwardem Lutczynem? Jeżeli chodzi o wejściówki, stosowaliśmy je tylko podczas spotkań na Piaskowej Górze, gdzie biblioteka jest co prawda większa od tej, która była w starej lokalizacji. Ale, ale jeszcze za mała, jeszcze za na słynne tak. nazwiska. Dlatego korzystaliśmy z uprzejmości naszego sąsiada od góry, czyli Wokół. On wypożyczał nam salę, w której odbywały się te spotkania. Natomiast na wszelkie pozostałe spotkania odbywające się w Bibliotece w Rynku, ewentualnie w Bibliotece na Podzamczu, takich wejściówek nie ma, czyli może przyjść każdy. Czyli może przyjść każdy i na wszystkie pozostałe, jak sądzę, na Krzysztofa Wielickiego i wszystkie pozostałe imprezy zawsze. I co przypomnijmy, zawsze wstęp jest wolny. Nie ma żadnych biletów. Czy zauważa pan, że te organizowane przez was atrakcyjne spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, czy to przysparza czytelników czy bibliotece? Tak, zauważamy taki... Jest taki trend? Warto się wysilić. Że po spotkaniu z danym autorem, czy z danym znanym człowiekiem, na drugi, czy kolejne dni wypożyczalnie przeżywają atak ludzi, którzy przede wszystkim chcą książki tych autorów, tych ludzi, z którymi się spotykali.
Książek jest niewiele w stosunku do zainteresowanych, więc później są pytania o książki pokrewne. Czyli na przykład, jeżeli będzie spotkanie z Krzysztofem Wielickim, zapewne będzie pierwsze pytanie o jego książki, później będą pytania o książki ogólnie o tematyce górskiej. O tematyce górskiej, tak. Zwłaszcza, że Krzysztof Wielicki popełnił parę takich rzeczy alpinistycznych. Tak. Także już trzeba być po prostu, musicie być przygotowani na takie ataki. Będą również przy, nie wszystkich niestety, ale przy niektórych spotkaniach będą dostępne książki do kupienia. Współpracujemy z wydawnictwami, z księgarniami, więc kto nie ma książki, a chciałby mieć z autografem. Właśnie, i to jest zawsze okazja, żeby zdobyć jakąś dedykację i podpis, i podpis autora. Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Chyba sobie zaraz wezmę też od pana jakąś ściągę i pozapisuję, kiedy te wszystkie atrakcje będą się odbywały, żeby broń Boże nie zapomnieć. Dzisiaj naszym gościem był Arkadiusz Łapka z Biblioteki pod Atlantami. Zapraszamy też na stronę internetową biblioteki, bo tam wszystkie te imprezy są też uwzględnione. Jak sami Państwo słyszeli, imprezy są ciekawe, atrakcyjne, warto przyjść, potem zgłosić się do wypożyczalni i pożyczyć książkę człowieka, z którym się spotkaliśmy, a Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.